Chcemy rozłożyć na czynniki następujące wyrażenie. No i mamy pewne wyrażenie. Którego wzoru możemy użyć, aby rozłożyć na czynniki to wyrażenie U oraz V mogą być zarówno stałymi liczbami całkowitymi, jak i wyrażeniami jednej zmiennej. Wybierz jedną odpowiedź, no i mamy do wyboru trzy odpowiedzi. Czyli mamy zdecydować, którego wzoru możemy użyć. No to zobaczmy, co to znaczy, że jakiś wzór pasuje do tego wyrażenia. Weźmy na przykład. Co to jest u plus v do kwadratu? No to jest ze wzoru skróconego mnożenia, mogę to rozwinąć. Wiemy, że to jest u do kwadratu, dodać dwa razy u razy v plus v do drugiej. No i teraz, jak się przyjrzymy, to zauważymy, że to, co tu mamy po prawej stronie, to bardzo przypomina to, co mamy tutaj jako nasze wyrażenie. I jeżeli tylko przyjmiemy, że u to jest 3x do trzeciej. No to wtedy to wyrażenie tutaj to będzie po prostu u do kwadratu. Jeżeli jako V wybierzemy y, no to tutaj będziemy mieli V do kwadratu. No i teraz powstaje pytanie, czy ten trzeci składnik, czy to jest równe 2 razy u razy V. No i jak popatrzymy, to zobaczymy, że rzeczywiście tak jest. 2 razy 3 to jest 6 razy x do trzeciej razy y, czyli to co tutaj mamy to jest właśnie 2 razy u razy v i jeżeli takie przyporządkowanie wykonamy, że u to jest 3x do trzeciej, v to jest y, no to to wyrażenie jest dokładnie równe temu co tutaj mamy po prawej stronie, czyli możemy zastosować ten wzór skróconego mnożenia, żeby zwinąć to wyrażenie do postaci iloczynu, do postaci po prostu pełnego kwadratu. Czyli widzimy, że to jest dokładnie ten przypadek, czyli możemy zaznaczyć Tę odpowiedź. No, zrobimy kilka kolejnych przykładów. No i zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj ten następny przykład zrobić samodzielnie. Tutaj jest dokładnie to samo pytanie, tylko wyrażenie jest inne. No to zobaczmy, czy ono się da dopasować do, do któregoś z tych pierwszych wzorów, tak jak zrobiliśmy poprzednio. No to tutaj mam x do czwartej, czyli żeby to wyrażenie, które tutaj mamy, to żeby to było u kwadrat, no to widać, że u musi być równe x do kwadratu. Teraz, żeby to było równe V do kwadratu, no to widać, że V musi być równe 3Y. I wtedy poniesione do kwadratu da 9Y kwadrat. No i teraz pytanie, czy to, co mamy tutaj w środku, czy jest równe 2 razy U razy V? No ale 2 razy X kwadrat razy 3Y to jest 6X kwadrat Y. A tutaj mamy 3X kwadrat Y. Widać więc, że to się nie zgadza. Czyli... To, to nie jest na pewno to wyrażenie. No i tutaj mamy same plusy, więc to również nie jest to wyrażenie. Teraz, jak popatrzymy na tą drugą możliwą odpowiedź, u plus v razy u minus v, no to wiemy ze wzorów skróconego mnożenia, że to jest u do kwadratu odjąć v do kwadratu. No a tutaj mamy trzy składniki tej sumy, czyli to na pewno również nie jest to wyrażenie. Wygląda więc na to, że musimy zaznaczyć tę trzecią odpowiedź. Dobra, zróbmy kolejny przykład. No, znowu mamy takie wrażenie, no i znowu zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie się nad tym zastanowić. No, i tutaj mamy różnicę takich dwóch wyrażeń. No to to widać, że będzie pasowało być może do tego, co tutaj mamy, czyli u kwadrat minus v kwadrat. Jeżeli tylko przyjmiemy jako u x minus 2 do kwadratu, a jako v przyjmiemy y plus 3 do potęgi drugiej, no to dokładnie pasuje to do tej odpowiedzi. No i tutaj nas o to nie pytają, żeby znaleźć ten rozkład, ale jako ćwiczenie możemy sobie znaleźć ten rozkład na czynniki. No i to wyrażenie tutaj mogę napisać, że to jest równe zgodnie z tym wzorem. No u plus v, czyli będę miał x minus 2 do kwadratu, dodać y plus 3 do kwadratu i to mogę pomnożyć przez x minus 2 do 2, odjąć y plus 3 do 2. No i mam rozkład na iloczyn tego wyrażenia. No i zróbmy ostatni przykład. Tutaj mamy takie zadanie. 3x kwadrat minus 16y do 5. No to znowu wygląda to podobnie do, do tego, co tutaj mamy, no bo to się rozpisze jako u kwadrat minus v kwadrat. No to widać, że żeby to zadziałało, to musielibyśmy wziąć jako u, musielibyśmy wziąć coś takiego, co do kwadratu da 3x kwadrat. Czyli musiałoby to być pierwiastek z 3 razy x. Wtedy to wyrażenie tutaj to jest u kwadrat. No i ten pierwiastek z 3 to jeszcze jakoś bym może przebolał, ale. Co musimy wziąć jako, jako V? Jako V musimy wziąć coś, co do kwadratu da 16y do piątej, czyli to będzie 4 razy, no i co, pierwiastek z y do piątej, czyli 4 razy y do potęgi 5 drugich. I wtedy to by było V kwadrat, ale to wyrażenie na V to już zupełnie nam się nie podoba, bo ono nie pasuje do, do treści zadania tutaj, dlatego że my tutaj byśmy chcieli, żeby rozkładać, Nasze wrażenie na iloczyn takich wyrażeń wielomianowych. A tutaj mamy ułamkowy wykładnik, czyli takich rzeczy my tutaj nie dopuszczamy. Czyli ten wzór, który tutaj mamy, nie pasuje. No, oczywiście żaden z tych wzorów też nie pasuje, dlatego że do, do nich potrzebujemy trzech składników w sumie, czyli to, to na pewno też nie zadziała. Czyli widzimy, że tutaj znowu nie możemy użyć żadnego z tych wzorów.